Witajcie kochani. Dzisiaj przygotowałam dla Was długo wyczekiwany, a zarazem pierwszy na moim kanale haul dedykowany jednej marce, czyli Louis Vuitton. Do tej pory realizowałam haule, które zawierały rzeczy różnych marek i ostatni tego typu materiał ukazał się na moim kanale w październiku. I z tego miejsca oczywiście zachęcam wszystkich tych z Was, którzy jeszcze nie widzieli tego filmu, a są ciekawi, co wówczas kupiłam, do nadrobienia zaległości. Ten film wyświetli Wam się tutaj na górze w proponowanych. Natomiast dzisiaj opowiem o 8 rzeczach marki Louis Vuitton, które kupiłam na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy, a w związku z tym, że już wszystkich tych rzeczy używałam i mam wyrobione zdanie na ich temat, mogę Wam dzisiaj opowiedzieć na ich temat coś więcej. I żeby nie przedłużać, ponieważ nie chciałabym, żeby ten film był długi jak telenowela, pozwólcie, że przejdę do meritum i zacznę od najtańszej rzeczy spośród wszystkich tych, które kupiłam, a mianowicie tego oto etui na klucze. I teraz tak, to jest rzecz, którą bardzo wiele osób, moich czytelników i widzów mi polecało jako świetną rzecz do kupienia tak na start. W sensie mam na myśli osoby, które nigdy nie miały akcesoriów Louis Vuitton, a przymierzają się do kupna jakiegoś. To było bardzo często polecane mi właśnie akcesorium. Jest to też taki gadżet, który bardzo często pojawia się w zagranicznych filmach różnych youtuberek, gdzie one właśnie go polecają. I ja jakby poszłam za tą popularnością tego gadżetu i postanowiłam kupić sobie właśnie to etui, ponieważ nie miałam żadnego ani breloczka, ani etui na klucze i potrzebowałam czegoś. Postanowiłam po prostu, że udam się do Louis Vuitton i tam je po prostu kupię. I co się, słuchajcie, okazało? Poszłam sobie do butiku, kupiłam to etui i słuchajcie, bo to jest śmieszne. Wróciłam do domu taka zadowolona, że w końcu mam jakiś gadżet i próbowałam nawlec klucze na ten tutaj karabinczyk, ponieważ na końcu znajduje się tutaj karabinczyk. I wyobraźcie sobie, że co się okazało? Okazało się, że żaden, absolutnie żaden z moich kluczy nie jest w stanie wejść tutaj na ten karabinczyk, a ja sobie wyobraziłam, tak sobie wymyśliłam, że wszystkie będą wisiały tutaj, a następnie będę je chować do środka. Ponieważ to jest taki wielofunkcyjny gadżet. Można tutaj trzymać karty, monety i właśnie kluczyki. I słuchajcie, tak mi się chciało śmiać z siebie samej, jak się okazało właśnie, że żaden z moich kluczy się tutaj nie mieści, że no, jakby siłą rzeczy musiałam wymyślić alternatywne zastosowanie dla tego etui. I w tej chwili ono jest przypięte do mojej torby treningowej, którą noszę z sobą na siłownię i znajduje się tutaj w środku karta na moją siłownię i parę innych gadżetów, także w ten sposób właśnie to wykorzystuję. Jak widzicie, to etui jest w moim ulubionym wzorze Damien Ebene. Oczywiście w sprzedaży znajduje się również kilka innych modeli, natomiast ja chciałam mieć taki gadżet, który będzie najbardziej kompatybilny z pozostałymi rzeczami marki Louis Vuitton, jakie posiadam. Także reasumując, u mnie to etui się nie do końca sprawdziło, a już na pewno nie na klucze. Nie wiem, być może jeśli Wy macie na przykład prawo jazdy i takie klucze, które się są w stanie zmieścić na ten karabinczyk, to u Was by się ten gadżet sprawdził. Natomiast u mnie, tak jak powiedziałam, nie został on wykorzystany tak, jak powinien. Natomiast nic straconego, wykorzystuję go sobie właśnie, tak jak powiedziałam, na siłownię i jestem z niego zadowolona. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ nie powiedziałam, ile to kosztuje. Cena tego etui to 625 zł. W związku z tym, że wspomniane etui nie spełniło moich oczekiwań w zakresie przechowywania kluczy, postanowiłam zaopatrzyć się w taki typowy breloczek. I najbardziej spodobał mi się ten tutaj. Już Wam pokazuję na zbliżeniu. On jest dostępny w różnych wersjach kolorystycznych, wzorach, wykończeniach, srebrnym, złotym itd., itd. Natomiast mnie się najbardziej spodobało to. Niestety nie było wzoru Damien Ebene, który wyglądałby tak samo jak ten. On mi się po prostu spodobał dlatego, że jest bardzo taki klasyczny, nie rzucający się w oczy, jeżeli chodzi o formę. Nie ma tutaj żadnych udziwnień. I co najlepsze, zmieścił wszystkie moje klucze.
I tak naprawdę, gdybym chciała, gdybym się uparła, mogłabym te klucze wkładać sobie do etui, które kupiłam wcześniej, ponieważ bez problemu mi się tutaj zmieszczą i jeszcze zostanie miejsce na kartę. Natomiast nie robię tego, ponieważ tak jak powiedziałam, to etui jest przypięte do mojej torby na siłowni, więc nie chciałabym za każdym razem go wykładać i zabierać ze sobą do torebki, natomiast jest rzeczywiście możliwe, żeby te klucze się moje razem z tym breloczkiem tutaj zmieściły. Trochę zniekształcają wówczas to etui, ale tak jak powiedziałam, jeśli ktoś się uprze, to jak najbardziej może to zrobić. I powiem Wam, że ja jestem niesamowicie zadowolona z tego breloczka. Nic się z nim nie dzieje. Używam go non-stop, co jest oczywiste, ponieważ ciągle wychodzę z mieszkania albo do niego wchodzę. Także z czystym sumieniem mogę Wam ten breloczek polecić. I zapomniałabym o cenie. Ja zapłaciłam za niego 930 zł. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam w Louis Vuitton, jest to oto etui na karty, znowu w moim ulubionym wzorze Damier Ebene. I to jest takie etui, w którym możemy przechowywać nasze wizytówki albo karty płatnicze. Ono ma tutaj dwie przegródki, czyli jedna karta nam się zmieści z tej strony, druga z tej. Oraz w środku taką przestrzeń, do której możemy sobie wkładać monety, rachunki albo gotówkę. Tutaj w środku też jest logo Louis Vuitton. I to jest jedna z tych rzeczy, z których jestem najbardziej zadowolona, dlatego że ja bardzo, bardzo długo zastanawiałam się nad kupnem portfela Louis Vuitton. I nawet miałam wybranych kilka modeli, które mi się najbardziej podobały, ale później uzmysłowiłam sobie, że tak naprawdę ja najczęściej używam jednej karty, z którą wychodzę z domu i prawie w ogóle nie noszę ze sobą gotówki. Jeżeli chodzi o paragony, to też ich nie przechowuję. Najczęściej od razu wyrzucam, chyba że ich do czegoś potrzebuję, jak na przykład do dzisiejszego hola, żeby sobie po prostu móc wynotować ceny. Więc tak naprawdę mi portfel nie jest do szczęścia potrzebny. I kiedy sobie to uzmysłowiłam i zobaczyłam, że w ofercie Louis Vuitton znajduje się mnóstwo takich etui na karty w różnych wersjach kolorystycznych. Są takie, gdzie możemy włożyć karty od góry, czyli pionowo, i gdzie tych kieszonek jest więcej. To jakby to mi się tak spodobało, że postanowiłam to nabyć i jestem z tego niesamowicie zadowolona. Uważam, że sprawdzi się to u każdego, chyba że uwielbiacie nosić ze sobą stos rzeczy różnych w portfelu, ale ja tak nie robię. W każdym razie u takich osób, które podobnie jak ja noszą ze sobą niewiele rzeczy, sprawdzi się naprawdę świetnie i mam tutaj na myśli nie tylko kobiety, ale również mężczyzn, ponieważ są również dostępne wersje kolorystyczne dla mężczyzn. Także bardzo, bardzo polecam. Uważam, że to jest też świetny gadżet na prezent, gdybyście kiedyś czegoś takiego szukali. I jeżeli chodzi jeszcze o wielkość, to ono jest bardzo zbliżone, to etui, do tego na klucze. Widzicie, zresztą nie wiem, może pokażę bliżej, będzie lepiej widać. Tylko to na klucze jest, ma troszeczkę inny kształt, jest bardziej zaokrąglone i oczywiście więcej rzeczy się w nim zmieści. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o zestawienie tych dwóch produktów ze sobą. I co ja Wam chciałam jeszcze powiedzieć? Że, aha, chciałam podać jeszcze cenę tego, ponieważ później zapomnę. Takie etui kosztuje 650 zł. Krótko po tym, jak kupiłam sobie torebkę Pochette Métisse, której zresztą poświęciłam odrębny film na YouTubie, jeśli go jeszcze nie widzieliście, to zachęcam oczywiście do nadrobienia zaległości. Kupiłam sobie taką, ja to nazywam kosmetyczkę, ponieważ chciałam mieć coś, w czym będę mogła przechowywać swoje kosmetyki, które zabieram ze sobą, udając się na przykład na miasto. I mój wybór padł na taką, to teraz mi się kojarzy z torebeczką. Oczywiście we wzorze Damier Ebene. Już Wam pokazuję na zbliżeniu. I ona w środku jest czerwona. I ja tutaj najczęściej wkładam dwie rzeczy, czyli pomadkę i puder. To są takie kosmetyki, bez których nigdy nie wychodzę z domu. I możemy ją sobie, jeżeli chcemy, w związku z tym, że posiada karabinczyk, odpiąć.
i przypiąć do torebki, no to akurat byłby głupi pomysł, do tej torebki nie, ale na przykład do Neverfulla w środku, tam jest takie miejsce, zwłaszcza te osoby, które mają starszy model Neverfulla, pozbawione tej takiej saszetki w środku, to mogą sobie dokupić po prostu na przykład taką kosmetyczkę i sobie ją później doczepiać. Myślę, że świetnie sprawdziłaby się również jako, wiecie co, torebka dla dziewczynki, którą mogłaby jej kupić mama, uwielbiająca markę Louis Vuitton. Także tak się tylko śmieję oczywiście. Natomiast ja tego gadżetu używam bardzo, bardzo często. Najczęściej noszę sobie tę kosmetyczkę w tej torebce, ponieważ ona mi się tutaj idealnie mieści. Może nie będę mówić, ile dokładnie rzeczy się tutaj zmieści. Podejrzewam, że jeżeli wy wyrazicie takie zainteresowanie tematem, który polegałby właśnie na tym, żebym pokazała, co dokładnie mieści się w takiej kosmetyczce, to po prostu dacie mi znać i ja wtedy zrobię odrębny materiał na ten temat. Natomiast, tak jak powiedziałam, ja jestem bardzo z tej kosmetyczki zadowolona, używam jej praktycznie non-stop i oczywiście to też nie jest tak, że to jest jedyny wzór, można sobie kupić różne. I znowu, żebym nie zapomniała o cenie, ona kosztuje 975 zł. Kolejną rzeczą Louis Vuitton, jaką kupiłam już jakiś czas temu, jest ten oto pasek. I uwaga, uwaga, znowu we wzorze Damie Ebene z literką V z przodu. I ten pasek jest oczywiście regulowany, ma tutaj 5 dziurek. I powiem teraz tak, że tych pasków damskich, nie tylko damskich, ale męskich również, w ofercie Louis Vuitton jest mnóstwo. I ja miałam ogromny problem z tym, żeby wybrać ten jeden, jedyny, który podobałby mi się najbardziej. I ja już nie mówię tutaj o tym, że te paski miały, nie wiem, różną długość czy różną wysokość, ale mówię o tym, że mówię o różnych wzorach, o kolorach, o też fasonach, o tym, że niektóre paski zamiast V mają LV, jeszcze inne są dwustronne, także tych opcji jest, słuchajcie, mnóstwo, mnóstwo. Później miałam problem, jak już się zdecydowałam, że chcę kupić ten pasek, oczywiście z rozmiarem, ponieważ on ma długość 85 cm. I oczywiście mojego paska nie było, więc musiałam go sobie zamówić i trzeba było go sprowadzić z zagranicy. Także trochę było z tym, słuchajcie, zabawy. Ale na szczęście już go mam i ja, zdaje się, pokazywałam go już Wam kiedyś na Snapchacie. Ponieważ tak naprawdę na Snapchacie chyba pokazałam wszystkie rzeczy w różnym czasie Louis Vuitton, jakie kupiłam sobie do tej pory. Także zachęcam Was oczywiście do obserwowania mnie na Snapie. Obserwatorzy Snapchata wiedzą i widzą wszystko najwcześniej. Tak to po prostu wygląda. Natomiast ja jestem z tego paska zadowolona. Zastanawiam się nad tym, czy kupić sobie kolejny, czy nie. Jeszcze nie podjęłam decyzji, ale jego jakość oceniam oczywiście jako bardzo dobrą. Nic się z nim nie dzieje, także jak najbardziej polecam ten zakup. I on kosztuje 1720 zł. W holu zakupowym z października pokazywałam Wam te oto, nazywam to apaszkę Louis Vuitton w lamparcie Centki, którą to kupiłam głównie po to, żeby owijać nią rączkę pochette métisse. I w tej roli też najczęściej jej używam. I wspominałam też wtedy, że jestem tak zadowolona z tego zakupu, że zastanawiam się nad kupnem kolejnych. I tak też zrobiłam. Kupiłam dwie kolejne apaszki. Mówmy się, że będę na to mówić apaszki. Jedną dwustronną. Z jednej strony czerwoną z logo Louis Vuitton, a z drugiej strony z nadrukiem w formie... Co to jest? To są chyba torebki Louis Vuitton. I ta apaszka, jak i ta druga, którą kupiłam, w kolorze szaro-różowym, która prezentuje się następująco. I ona ma ten sam wzór z dwóch stron, z takim łańcuszkiem. Co tutaj jeszcze jest? Oczywiście logo i rączki, taki wzór przypominający rączki Neverfulla. To są, słuchajcie, apaszki, które oczywiście również są wykonane w 100% z jedwabiu, ale one są, słuchajcie, grubsze i takie bardziej mięsiste, w związku z tym też trudniej się zaciągające niż ta, nie wiem z czego to wynika. Natomiast cena tych dwóch apaszek to 580 zł, za sztukę oczywiście, powiedziałam dwóch apaszek.
Także tak to wygląda. I ja jestem, słuchajcie, z tych apaszek niesamowicie zadowolona. Zakładam je regularnie, chciałam powiedzieć często, ale to by była nieprawda. Zakładam je regularnie wtedy, kiedy mi pasują do mojej stylizacji. Pokazywałam się Wam parokrotnie już w tych apaszkach i wiem też, że one zainspirowały część z Was do tego, żeby sobie kupić właśnie te rzeczy. Ze szczególnym uwzględnieniem tej apaszki. Wiem, że są takie kobiety, które dokonują zamówień od razu właśnie torebki Pochette Métis z tą apaszką i muszę Wam powiedzieć, że jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu. Także cieszę się, że te rzeczy, o których ja Wam mówię, które ja sama kupuję i u mnie się sprawdzają, inspirują Was do zakupów i Wy później oznaczacie mnie na Instagramie jako Inspired by Olfactory i wklejacie zdjęcia albo na Snapchacie czasami również. Także bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Zastanawiam się na dzień dzisiejszy, czy nie kupić sobie kolejnej właśnie identycznej apaszki jak ta, żeby ją nosić na szyi, ponieważ nie chce mi się, wiecie, za każdym razem, tak jak dzisiaj, zdejmować tę apaszkę z rączki i później zakładać ją na szyję. To jest moim zdaniem bez sensu. A skoro już jesteśmy w tym temacie, to od razu Was może zapytam, czy macie ochotę na tutorial z tego, jak wiązać kokardę wokół tej rączki. Dajcie mi proszę znać w komentarzach. Natomiast, tak jak powiedziałam, warto kupić sobie taką apaszkę. Na stronie Louis Vuitton znajdziecie różne wzory i kolory. Mało tego, zauważyłam, że na różnych wersjach strony Louis Vuitton potrafią być różne wzory apaszek, czyli na przykład inne na anglojęzycznej, a inne na francuskiej, także radzę się Wam im poprzyglądać i jeżeli ich nie będzie w butiku tutaj w Warszawie, no to zawsze możecie poprosić o to, żeby Wam konkretny model apaszki sprowadzono. Także reasumując, ten zakup polecam jak najbardziej. Taka apaszka dodaje każdemu strojowi elegancji i wygląda się w niej naprawdę świetnie. Skoro zaczęłam film od najtańszej rzeczy, to pozwólcie, że skończę na najdroższej rzeczy, jaką kupiłam w Louis Vuitton na przestrzeni ostatnich miesięcy. I mam tutaj na myśli ten oto szal, który kosztuje 1860 zł. I to jest szal dwustronny w kolorze granatowo-szarym. To jest pierwsza strona, a w momencie, kiedy go obrócę na drugą, będzie bardziej szary. Tak to wygląda. Szal, jak widzicie, jest bardzo duży i jest też ciepły. Jest wykonany w 60% z jedwabiu i 40% wełny. W związku z tym jest też delikatny w użytkowaniu. Można go łatwo zaciągnąć, zwłaszcza jeśli się nie dba o noszone przez siebie rzeczy. I powiem Wam teraz szczerze, że ja ten szal kupiłam głównie z ciekawości. Po prostu byłam ciekawa najzwyczajniej w świecie, jak dużo prawdy jest w tym, że on jest taki straszny i że się tak szybko zaciąga. I rzeczywiście on mi się zaciągnął już chyba pierwszego dnia, ponieważ miałam wtedy biżuterię z cyrkoniami i te cyrkonie zahaczyły właśnie o ten szal. Nie widać tego oczywiście i tych zaciągnięć też jest bardzo niewiele. Natomiast nauczyłam się, żeby po prostu nie nosić tego typu biżuterii, kiedy noszę ten szal. Nosić go można oczywiście na różne sposoby. On jest dostępny w różnych wersjach kolorystycznych. Też oprócz dwustronnych są jednokolorowe. I tak naprawdę ja się zastanawiałam na samym początku nad tym, żeby kupić jednokolorowy. Bardzo intensywnie rozważałam zakup takiego szala w kolorze czerwonym lub różowym z oczywistych względów. Natomiast ostatecznie się na to nie zdecydowałam. Miałam go już na sobie i widzieliście go w jednym z vlogów. Podlinkuję Wam go tutaj. Natomiast z zakupu tego szala jestem oczywiście zadowolona i jak najbardziej mogę go Wam polecić, zwłaszcza na prezent na przykład. Uważam, że to jest świetny pomysł, żeby po prostu komuś coś takiego wręczyć. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że opowiedziałam Wam o wszystkim, co chciałam. Opowiedziałam tak jak stwierdziłam na początku o 8 rzeczach, natomiast to nie są wszystkie rzeczy Louis Vuitton, które sobie kupiłam, ponieważ kupiłam również biżuterię tej marki, ale postanowiłam, że opowiem Wam o niej w odrębnym filmie, także taki materiał również pojawi się na moim kanale. Póki co chciałabym Was zapytać, czy posiadacie któryś z tych produktów Louis Vuitton u siebie w domu, jak one Wam się sprawdzają, a jeśli nie, to jaki, co takiego chcielibyście posiadać.
Być może macie jakieś inne gadżety, akcesoria Louis Vuitton, które uważacie, że są godne polecenia i powinnam się w nie zaopatrzyć. Dajcie mi proszę znać. Jeżeli macie jakieś pytania związane z tymi rzeczami, to również piszcie proszę w komentarzach. Jeżeli chodzi o moje plany zakupowe i Louis Vuitton, to oczywiście jest kilka rzeczy, które mi się podobają, na przykład okulary przeciwsłoneczne, które część z Was widziała na Snapchacie, kolejny pasek, czy na przykład apaszka, oczywiście też torebka. Natomiast nie są to jakieś rzeczy, które ja muszę mieć już teraz. Podejrzewam, że będę się w nie zaopatrywać z biegiem, chciałam powiedzieć lat, z upływem czasu. Natomiast coś, co jeszcze chciałam powiedzieć, żeby było jasne, to to, że oczywiście nie uważam, żeby te rzeczy, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, były warte swoje ceny. Zawsze będę powtarzać, że dobra luksusowe mają to do siebie, że oczywiście są dobre jakościowo, natomiast nie na tyle, żeby ich cena była tak zwindowana jak w tym przypadku. Także jestem tego świadoma i jakby przypominam Wam o tym. Natomiast co takiego chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Jest mnóstwo osób takich, które oznaczają swoje zakupy Louis Vuitton dokonane wskutek moich rekomendacji na Instagramie i bardzo, bardzo wszystkim Wam za te zdjęcia dziękuję. Jest mi naprawdę niezmiernie miło. Także jeżeli po tym filmie, a mam nadzieję, że tak się stanie, stwierdzicie, że jest jakaś rzecz tej marki, która Wam się spodobała, którą chcielibyście posiadać, albo którą już kupiliście, to dajcie mi proszę znać, oznaczcie mnie na Instagramie, ja bardzo chętnie udostępnię te zdjęcia dalej, żeby nie było, że ja zachwalam produkty, które się nie sprawdzają. Tak to co prawda nie jest, ale bardzo Was proszę o tego typu informacje. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie listę wszystkich rzeczy, o których Wam dzisiaj wspominałam, ich nazwy, ceny, linki do sklepu, w którym można je kupić, także linki do produktów makijażowych, za pomocą których dzisiaj się pomalowałam, linki do rzeczy, które mam dzisiaj na sobie, w tym do sklepów, w których można je oczywiście kupić, a także linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których można mnie znaleźć. Gorąco Was zachęcam do tego, żeby obserwować mnie na przykład na Instagramie, na Facebooku oraz oczywiście na Snapchacie. Zachęcam również, korzystając z okazji, do subskrybowania mojego kanału. Tymczasem gorąco Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!